Dziś w ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu każdy, kto okazał dowód rejestracyjny swojego auta, mógł komunikacją miejską na terenie metropolii poruszać się za darmo. Ponadto zadbaliśmy też o pasażerów, którzy są z nami stale. Na niektórych odcinkach, na niektórych trasach, m.in. w Katowicach, w Gliwicach i w Tarnowskich Górach, hostessy będą rozdawać słodkie poczęstunki. Będą mogli także pasażerowie uzyskać nasze transportowe, ZTM-owe gadżety. To jednak przede wszystkim święto transportu publicznego, jak i indywidualnego i jednośladowego, w trakcie którego promowane są idee w dalszym ciągu wielu Polakom obce. Przykłady wielu europejskich i nie tylko europejskich miast wskazują, że zdecydowanie warto zostawić swoje przyzwyczajenia, swoje cztery koła gdzieś w garażu albo przed domem i podróżować po mieście, zwłaszcza do centrów miast, przy pomocą tego, co jest najbardziej efektywne, czyli komunikacji zbiorowej. A za korzystaniem z takowej stoją solidne argumenty związane choćby z emisją spalin i tym samym ochroną środowiska, o których wiadomo już nie od dziś. W przeliczeniu ilość smrodu, które mamy na jednego pasażera w autobusie, a w samochodzie osobowym jest znacznie większa w samochodzie. Choć Europejski Dzień Bez Samochodu odbywa się u nas w kraju od wielu lat, ciężko było znaleźć dziś różnicę w liczbie aut na ulicach w porównaniu do innych zwykłych dni kalendarzowych. Dużo, za dużo i dobrze, że teraz weszło, że nie mogą stać na chodnikach, bo jak się z wózkiem idzie, to nie można przejść. Oczywiście, że komunikacja miejska do rynku samochody mają nie wjeżdżać. W tym roku do akcji wspierającej pozostawienie auta pod domem i skorzystania z transportu publicznego nie dołączyły Koleje Śląskie.